Dzień dobry! Nazywam się Julia Szafran, a ja Maja Staniszewska. Dzisiaj będziemy czytać fragment z książki Alicja w Krainie Czarów. Zaczynamy. Kim jesteś? Ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy. Co chcesz przez to powiedzieć? Wytłumacz się! Nie mogę się wytłumaczyć, ponieważ jak pan widzi, nie jestem sobą. Nic nie rozumiem. Obawiam się, że nie mogę wytłumaczyć panu tego jaśniej, ponieważ, szczerze mówiąc, sama nic nie rozumiem. Te ciągłe zmiany wzrostu działają na człowieka ogłupiające. Nie widzę powodu. Być może, że nie zaznał pan tego dotychczas. Ale kiedy zmieni się pan w poczwarkę, a później w motyla, to będzie to dla pana również czymś bardzo dziwnym, prawda? Nieprawda. Być może, ale pan tę sprawę widzi inaczej. W każdym razie byłoby dziwnie dla mnie. Dla ciebie? A kim ty właściwie jesteś? Sądzę, że to pan powinien mi się przedstawić pierwszy. Dlaczego? Czekaj, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Trzymaj nerwy na wodzy. Czy to już wszystko? Nie. Więc wydaje ci się, że nie jesteś sobą? Obawiam się, że nie jestem, proszę pana. Nie pamiętam już niczego w sposób normalny. Zmieniam wzrost co 10 minut. Czego nie pamiętasz? Próbowałam na przykład powiedzieć, pan kotek był chory, ale wyszło jakoś inaczej. Powiedz ojca Wiergiliusza. Ojciec Wiergiliusz uczył dzieci swoje, na głowie przy tym stojąc wiele lat. Rzekł jeden z synów, tak bardzo się boję o ciebie, ojcze, boś już stary dziad. W latach młodości ojciec mu odpowie, bywałam nieraz w strachu o swój mózg, lecz dziś, gdy widzę, że mam pusto w głowie, ćwicząc najwyżej, słyszę wody plusk. To się zupełnie nie zgadza! Nie zupełnie się zgadza. Niektóre słowa są inne. To brzmi inaczej od początku do końca. A jakiego wzrostu chciałabyś być? Właściwie jest mi wszystko jedno. Nie chciałabym tylko zmieniać się tak często. Wie pan? Nie wiem. Czy twój obecny wzrost ci odpowiada? Chciałabym być troszeczkę większa, jeśli nie ma pan nic przeciwko temu. 10 centymetrów, wie pan. To nie jest zbyt dobry wzrost. To jest świetny wzrost. Ale ja nie jestem do takiego wzrostu przyzwyczajona. Jakże bym chciała, żeby te zwierzęta nie obrażały się tak łatwo. Przyzwyczaisz się do takiego wzrostu z czasem. Od jednej strony się rośnie, od drugiej maleje. Od jednej i drugiej strony, ale czego? Grzyba. Jak teraz odróżnić te kawałki? Dziękujemy za wysłuchanie. To już wszystko. Do widzenia. Do widzenia.